ostatnio wystartowali. W dolnym lewym rogu jeden z mistrzów GSL, legenda sprzed lat, Don Gregu, czyli DRG. Ekipa Afryka, a jego rywalem oczywiście Zest, który jak zwykle wysłał wcześniej swoją probkę i już przeszkadza w budowie ekspansji. No pięknie. Tak od razu zacząć od takiej blokady. Zobaczymy, jak będzie miało to duży wpływ na rozgrywkę, czy w ogóle jakikolwiek. Na pewno jest potencjał. No i sekspałnik pól atakowany. Z pewnością. Znaczy nie atakowany, tylko budowany. Z pewnością Don Gregu nie jest najbardziej zadowolony z tej blokady Zesta. No ale trzeba jakoś z tym żyć. No Zest, widzieliśmy go jakiś czas temu w akcji w jednym z turniejów i no cały czas non-stop blokował tę ekspansję zergów. Aż w końcu chyba w tym momencie już po 5 grach, czy chyba w 6 już nie robił tej blokady. No dzisiaj może być podobnie. Może cały czas blokować Don Gregu i zobaczymy, co zrobi właśnie z tym fantem zerg. Czy będzie jakoś może mocniej atakować, a może jakieś inne rozwiązanie ma na ten problem Don Gregu. No nikt jeszcze nic nie wymyślił niesamowicie sprytnego moim zdaniem na taką blokadę, bo raczej w sumie co tutaj mamy tak naprawdę wymyśleć? No można by zrobić szybki kontratak używając overload. No tak, no w sumie laser takie coś pokazywał, że robił szybki ler i przerzucał lingi do bazy Protossa, ale czy to jest kontra? No to też tak ciężko powiedzieć, no po prostu taki pomysł na agresję. Gorzej jak sobie z tym dobrze Protoss poradzi i to w ogóle wcześniej zauważy, no to wtedy już jest krytyczna sytuacja. Kamel. Spoko, myślę, że to się jeszcze pojawi. Pozdrowienia. Dobry początek dla Zesta. Pamiętam, że jakiś Protoss niedawno grał na Don Gregu i w sumie to dobrze też się udawało te takie początkowe dronki ubijać. Chwila, kto to był? Nie, to chyba w innym turnieju musiał być. Może coś innego jeszcze pokazywałem. Tyle tych turniejów człowiek nawet nie nadgoni. No, Dark Templary są wyborem Zesta. Z tego otwarcia Zest oczywiście może zagrać i adeptki z glewiami. Niektórzy z Protossi nawet potrafią zagrać może każdy potrafi, ale dobrze wykonać taki atak z Blinkstalkerami. To jest jednak wersja inna. Czy on nie zauważył? Okej, on zauważył pylona i nie poleciał w jego kierunku. A przecież wiadomo, że przy pylonie muszą być jakieś budynki, bo to jest dopiero drugi pylon. Dziwna sprawa. Ale widocznie Don Gregu uznał, że olinuje i ma wyłożone na zwiad, tylko że to jest, no, jak go parapet, mam wrażenie. Chociaż jeszcze nie wiem w sumie, czy on olinuje, czy nie, bo ma tylko 36 dronek. Nie, okej, przepraszam, to jednak będzie chyba obrona. To było mega dziwne, jakby atakował Protossa, który robi takie otwarcie. Ale to jest całkiem ładne przechwycenie. To mega dziwnie gra Don Gregu, aż ciężko mi odgadnąć, bo on zrobił mniej dronek, niż teoretycznie powinno się zrobić. Wychodzi z erglingami na atak. Teraz zobaczymy, czy to ma sens, ale przecież zginie marnie na te Darkentary, albo powinien przynajmniej dostać spore obrażenia. No zobaczymy. O, i pięknie jeszcze dronka atakowana, królowa troszeczkę obita. Ładne mikro Don Gregu, ale też bardzo dobre Zesta. 6 dron, moim zdaniem to już się ładnie zapowiada dla koreańskiego Protossa. Don Gregu, mam wrażenie, że szuka jakiegoś nowego pomysłu. No ale to nie jest skuteczne, dlatego taki jestem zmieszany. Oczywiście, jeszcze 2 Dark Templary zagrane. Za chwilę agresja Zesta będzie kontynuowana. Kto jest większą legendą, Don Gregu czy Zest? Chyba teraz Zest jest bardziej rozpoznawalny. Mi się wydaje. No zawsze można porównać ich zarobki, ale w sumie w czasach Don Gregu price pool'e były troszeczkę też niższe. No i Zest, nie no, chyba Zest, bo Zest też wygrał GSL. W ogóle Zest jest tak zwanym Royal Roaderem, czyli on pierwszy raz jak się pojawił w GSL-u,
od razu wygrał. Wielu graczy musiało zagrać w GSL-u 10-12 razy, żeby wygrać. No inni to w ogóle grali nie wiadomo ile razy i dalej nie wygrali tego turnieju. To jest jednak trochę trudna rzecz. A Zest ma tytuł Royal Roader, bo wjechał jak król. No i zmiazgował od razu wszystkich. Tylko jednej próby potrzebował. Zest chyba też miał ksywkę, ona była po koreańsku zapisana, ale chyba oznaczało wannę pełną krwi. Wanna krwi. Ale potem zmienił na Zesta, może dlatego, żeby nie była taka ostra ta ksywka, nie wiem. Może koreańskie standardy to blokowały. Okej, mamy standardowe przejście chyba w dalszy etap rozgrywki, no ale tak jak mówię, dobry początek dla Zesta. Jeżeli zagra resztę, no to na pewno będzie z przewagą. O, ale tutaj widać, że są błędy, są niedociągnięcia. Zostawił kilka Dark Huntarów też do obrony Zest, a Archon Drop oczywiście leci. No to tutaj ładny punkt dla Dongrygu, te trzy proby. No trzeba szukać takich luk w defensywie. Zest już obczaja, co się dzieje, ale w sumie nie zobaczył jakoś szczególnie dużo. Tutaj jest ten po lewej stronie, ten Spire. W dalszym ciągu nie ma. Opcji chyba na agresję. Dongrygu tylko się będzie bronić, tylko postawi na mutaliski, a Zest akurat teraz wychodzi na mapę, to jest najlepszy możliwy moment, żeby zaatakować. Chyba, że Dongrygu zrobi... A i zrobi Roach'e, nie robi mutalisków, już specjalnie, bo widzi to wyjście Zesta. Niby słuszna reakcja, ale czy się uda obronić? Zest z reguły słynie z tego, że jego ataki są bardzo trudne do zatrzymania. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo jak, ale on podobnym limitem robi dużo więcej. O, i teraz jeszcze szybka reakcja. No, Prism uratowany, chociaż trochę Archonowi się oberwało od Ravagerów. Zobaczymy, czy Zest zaatakuje dalej, zaatakuje głębiej. Może zrezygnować, zawsze może się zawrócić. A, i chyba tak będzie, bo mamy plus 2 właśnie zakolejkowane, co jest indykatorem tego, że raczej dłuższa rozgrywka interesuje Zesta. No, to jest fatalny błąd, jeżeli straci Immortala. No, załapał, tak. Spojrzał, że jednak on się tutaj niepotrzebnie kręci. Dongrygu ma tylko Roach'e, Ravagery. Fajnie taki, w zasadzie niczym konkretnym Zest się nie wykazał, ale zatrzymał mutaliski. Zmusił Zerga do budowy karakanów i pyk. Teraz dopiero 5 mutali zagranych. A to już blink w drodze. Myślę, że się Zest spodziewa Spire, bo widziałem właśnie niedawno jeden z pojedynków Dongrygu i on w zasadzie na okrągło. Roach'e, Ravagery, Bane'y. Ale to jest też bardzo często mutaliski. Jest jedna z rzeczy, którą bardzo lubi grać na Protossów. No, jak wielu Zergów. Mocna rzecz. A tak, to był ten Dongrygu na Petit Drogo. Oczywiście, że tak. Tak było. No i widzę, że jak zwykle Zest, ja nie wiem jak on to robi, ale mało jaki zerk na Zesta ma odpowiedź na te zeloty. I to prawie każdy kurczę kto inny gra, no dobra, no pewnie zeloty zaraz gdzieś kontratakują, no to mam wojsko, jakieś Bane, Roach czy cokolwiek, a to nie, Zest wchodzi jak zwykle, golutka ekspansja, a jeszcze Ricola sobie strzeli, czemu nie? Zeloty uratowane. No i Zest oczywiście z przewagą. Dongrygu ma duże kłopoty z finansami. Chciałby pewnie teraz dużo Bane'ów produkować, no ale też właśnie ulepszenia nieciekawe. Nie ma lekko. Zest oczywiście kończy plus 2. Stalkerów jest cała masa. No na limicie Zest. Myślę, że może i powinien nawet brać tę bitwę na środku, bo tutaj też Dongrygu nie jest idealnie ustawiony. Chociaż zobaczcie, że korosiwy trafiają w Immortale, nawet kilka sentry oberwało. No Zest nie mikruje idealnie w tej batalii, co nie oznacza, że i tak jej nie wygra. Tego jest naprawdę dużo. No, dokładnie. No, to są Roach'e, Ravagery. Roach'e, Ravagery w walce z limitem to nie jest mocna sprawa. I wystartowali. Druga mapa. Zest w dolnym prawym rogu znowu będzie blokować Dongrygu w górnym lewym. Już jedzie pierwsza blokada.
ze drużyny, z drużyny Razor Edge, a Don Gregu z drużyny Clan GP, ale też widzę, że ma Afrika dopisane. Właśnie, zobaczę jeszcze, jak to z tym Don Gregu jest. Jest w Afrika Freaks, ale ma jeszcze Clan GP, no proszę. To ciekawe, może przypadkiem ma dopisane. Oj, no właśnie, jakaś pauza. Widać, że już się pewnie wkurzył Don Gregu, bo musi zaekspować w innym miejscu. No dobra. Kingslayer ma też krzywkę alternatywną Zest. Dlatego, że ubił jakiegoś króla ciosem w plecy. Ponad 500 000 wygrał Zest, a Don Gregu trochę ponad 250 000 z turniejów StarCraftowych. Pauza. Sorry, go, go, dobrze. Ruszyli. Spawnik pól. No i oczywiście ekstraktor. No cóż, no trzeba z tym żyć. Ale i tak mnie dziwi, że Don Gregu nie robi 14 haczerki niczym Su. Su w ten sposób w miarę właśnie był w stanie ogrywać Zesta. Ja bym zdecydowanie na Zesta za każdym razem robił 14 haczerkę z Ergiem. Bez chwili zawahania. Komputer do streamowania może być na Linuxie, ktoś wie? Tak, tak, tak. Z tego co wiem, to tak. Tylko, no tak dla pewności jeszcze zainstaluj OBS-a. OBS Studio na przykład, czy XSplit. Nie wiem, czy XSplit w sumie ma kompatybilność z Linuxem. Ale myślę, że nie powinno być chyba problemu. Zależy jakiego oprogramowania używasz oczywiście, ale ten popularniejszy OBS, OBS Studio w sumie na stronie obsproject.com to ma wersję na Linuxa. Czasami te wersje mogą być minimalnie od siebie różne, czasami są jakieś błędy, chociaż te błędy to na ogół na Macu chyba występują, na Maca też da się ściągnąć OBS-a i nim streamować. Także nie ma problemu. Na Linuxie też się da. Może nawet wyjdzie lepiej, może stabilniej, w sumie nie wiem. Ale teraz chyba nie ma takiej dużej problemy ze stabilnością nawet na tym Windowsie. Tylko ciekawe jak ciekawe czy ktoś zrobił kiedyś porównanie między Windowsem a Linuxem i czy OBS faktycznie się dużo lepiej na przykład na Linuxie zachowuje. Ciekawe, bardzo ciekawe w sumie. Może pogugluję temat, ale póki co skupmy się na rozgrywce. Widzę, że po raz kolejny oczywiście Zest po zablokowaniu Hadżerki robi Twilight Council Robo. Można zagrać oczywiście Stargate, nie jest tak, że trzeba cały czas to samo rozwiązanie. No ja strzelam na, że będą adeptki. O, Maslinga gra Don Gregu na 19 dronkach, no pewnie, ale jest ciekawe, to jest fajne. Oj, teraz chyba zauważy te zerglingi Zest, no powinien, tak, już widzi, już wie. Doskonały zwiad Zesta. No, jak zobaczy tutaj też te zerglingi, to on doskonale wie, z czym się mierzy. Zobaczymy, jak spróbuje się obronić, czy przywoła może tego Stalkera do siebie z powrotem. Jeszcze da cieniowi adeptki wejść i dopiero teraz uzupełni blokady, tak żeby no jeszcze w defensywie pomagała ta jednostka. Fajny scenariusz, ciekawy, niebanalny. Jo, jeszcze jedna adeptka, ale ona akurat nie jest najlepiej... O, teraz ta lepiej ustawiona, tak żeby jeszcze mniej zerglingów mogło ją atakować. Przydałaby się bateria, ale ona będzie zbyt późno. YOLO, mówi Don Gregu, czy Zest się obroni, czy się nie obroni. Teoretycznie, jak ktoś nie zagrał od Stargate'a, no to jest ciężko. No i kolejna adeptka zniszczona, Zest nie ma żadnych jednostek do walki, czyżby jednak Don Gregu go pokonał, czy będzie honor strzelony? Nice, ładnie, ładnie, ale kolejne budynki grane, no i teraz już Zesta stać na sentry. Nie wiem, czy zniszczenie tego pierwszego gateway'a było takie świetne. O, i teraz tego drugiego uratuje Zest pewnie baterią, żeby można było zrobić warpin. Nie, nie uratuje, co? Okej, to trochę dziwne. Ale może i tak sobie da radę, może ten górny gateway będzie ratowany, bo jeszcze jedną jednostkę, no na pewno dobrze jakby przyzwał Zest. Nie, on nie używa baterii, po prostu nie używa baterii. Nie do uwierzenia, jeszcze jest kolejny Cybercore, tutaj kolejny gateway jest z tyłu. Mam wrażenie, że dałoby się to trochę lepiej bronić, ale i tak Zest powinien przeżyć. Don Gregu robi dronki. No i force fieldy, centry, adeptka, no dobrze, Zest wie co robi. Zobaczcie jak ma wszystko tutaj elegancko rozpracowane z tymi budynkami. Wie gdzie, jaki budynek ustawić, żeby przeżyć. Don Gregu już rezygnuje i będzie robić ekonomię. Ale stwarza to jeszcze pewne zagrożenie Zestowi. Jeszcze tutaj jest troszeczkę zerglingów. Okej, chyba i tak woli je utrzymać przy życiu Don Gregu.
Proszę bardzo. Ładna, pewna obrona. Teraz już skasuje tych te budynki, których nie potrzebuje zest. No i pewnie cały szczęśliwy. Szarża! O, i zobaczcie, że on jeszcze wcześniej skasował Robotics Facility, żeby mieć trochę więcej pieniędzy. To jest ważny element. Dongregu robi Roach Warren. 43 drony ma Dongregu. Ej, naprawdę ciekawie to się prezentuje. Kurczę, mocne. Mocne. Ale czy wystarczające? Sporo zerglingów cały czas aktywnych na mapie. Dongregu nie robi Lera, więc wygląda, jakby chciał może mocniej zaatakować, ale ciężko powiedzieć w sumie, co robi Dongregu. Czemu nie robi technologii? Czemu nie robi ulepszeń? Znaczy, my wiemy, dlaczego, bo atakuje, ale jednak w takim... No chociaż kurczę, ciekawy atak, bo nikt nie robi na tylu dronach ataku, dlatego już kolejny raz jestem zdziwiony zachowaniem Dongregu. To jak na pierwszej mapie. Na ogół albo na 38 dronach. Może czasami trochę mniej, może na 41 dronach, a on robi na 49 atak, więc to taki jest atak, ale może z przejściem w coś innego. Ciekawa sytuacja. Wydaje mi się, że może troszeczkę jak gołąb w parapet wjechać tym atakiem do Dongregu, bo właśnie nie jest to najlepiej zoptymalizowane natarcie. I do tego zest jeszcze ma szarże, więc to już w ogóle jest kaplica i pyk kontratak archonami. No, Dongregu, co zrobi, co zrobi? Wycofa się. I moim zdaniem to jest słuszna decyzja, bo by naprawdę tam mógł się mocno zdziwić. Robi drony, robi Lera. Późna technologia Zerga. Ale chyba już nie ma innego wyboru. Oj, 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 no, 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 no. Aby umoczył. Po same uda. Gdyby te korosiwy weszły. Ależ Dongregu pewnie się oblizał. Prawie. Po prostu prawie. Oj, te overlordy tutaj nie powinny tak stać, bo łatwo je archony mogą ściągnąć, a właśnie do pierwszej bazy leci zest. Trzeci Nexus. Chyba nie ma co tutaj póki zaatakować z perspektywy zesta. Muszą archony zregenerować swoje tarcze, sporo ich już straciły. No ale tarcze to za darmo. Jak powiedział mój ulubiony komentator Samael, to co za darmo nie może być tańsze. Dlatego tak właśnie protosi lubią latać tymi archonami. No i cyk, tutaj Ravagera sobie ustrzeli, tu może jeszcze coś innego, jakiś Overlord może będzie źle ustawiony. No ten akurat jest dobrze zagrany, nie da się do niego dobrać archonami. No i gra nam przejdzie po prostu w nieco dłuższą, chociaż Dongregu robi tylko wojsko. Overlordy. No chyba spróbuję jakimś dużym atakiem Roach Ravager to skończyć, na pewno Dongregu... No nie jest wielkim fanem grania długiej gry na Zesta, który jest graczem no dość kompletnym. Potrafi na pewno grać takie dłuższe boje. No i najgorsze dla Dongregu jest to, że w momencie, gdy on przyjdzie do Protossa, to będzie się już mierzył ze Sztormem. Ile tych High Templarów? 5, 2. Dwa z nich już mają energię na Sztorma. Za chwilę trzy kolejne też będą go mieć. No nic, no jak to mawiają. YOLO. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Ale jest na to wybitnie mała szansa. Sztorm gotowy. Zest idealnie ustawiony. Zeloty nawet z tyłu przytrzymane, tak na wszelki wypadek. Póki co jeszcze ich nie używa zest, ale za chwilę jak tylko przyszarżuje mocniej Dongregu, to i one ruszą do boju. Mocna obrona zesta. No Dongregu w sumie ma większy limit i to sporo większy. Ale
Zest chyba będzie w stanie. Chociaż kurczę, wow! Ej, Dongregu to wejdzie? Nie wierzę. Nie, no niemożliwe. Jeszcze jak ile on czasów w ogóle przyjął od Ravagerów. Okej, to było mega dziwne. Ale faktycznie, Dongregu tym jednym atakiem. Wydaje się, że wszystko było opóźnione. Osłabione, jeszcze ten Storm. A i tak sobie poradził. No jestem szczerze zdziwiony. No ale cóż, brawa dla Zerga. Jednak weszło. Jednak dobre użycie Ravagerów, korosivów dało swój plon. No i mamy wyrównanie. Chyba, że jakimś cudem jeszcze zrobi comeback. No mała na to szansa. No i mamy poddanie. GG. 1-1. No brawo. I poszli. W dolnym prawym rogu Dongregu, w górnym lewym Zest. Widzę, że niezmiennie. Bo to jest mapa, na której prawie każdy Protoss swego czasu grał adeptki z glewiami i tego się spodziewam od Zesta, jak widzimy po raz kolejny tę blokadę. Ciekawe, czy Dongregu w końcu zrobi 14 haczy i odpowiedź chyba brzmi tak, bo nie ma Overlorda. Dobrze! Jest 14 hacza, żeby zablokować możliwość blokady. Ale Zest jakoś tak widzę, że skręcił. O, to jest akurat ciekawe. To jest bardzo dziwne, co zrobił Zest. Może on chce zrobić Cannon Rush'a? Może on chce to tak naprawdę, żeby Zerg postał... O, może chodzi o to, żeby Overlord nie za... No, to jest ciekawe. Co on tutaj zaraz zrobi? Już widzi, że nie zablokuje ekspansji Dongregu. To zmniejsza szanse na adeptki z glewiami, ale no, kto go tam wie? Może zagra co innego. Zobaczymy, czy się Zest wkurzy po tym nieudanym... Po tej nieudanej drugiej mapie, czy też może jednak... I tak pójdzie w adeptki. Kto gra po tym meczu? A, po tym meczu powinno być TY na Showtime'a. To będzie ciekawy pojedynek, bo TY'owi, tak jak mówię, czasami mniej trochę zależy, mam wrażenie, w turniejach online, chociaż na tym powinno zależeć, jak jest 30 tysięcy dolarów w puli. 8 tysięcy za pierwsze. Jest o co grać, ale Showtime, kurczę, no... Pamiętam, jak on z Klemem walczył chyba tydzień temu w ESL Open Cupie. Świetnie potrafi po prostu kapitalnie zagrać Showtime. Ale czy to wystarczy na takiego silnego koreańskiego Terrana? Zobaczymy niebawem. Póki co jeszcze Zest do Dongregu. No to by było gigantyczne zaskoczenie, gdyby Dongregu pokonał Zesta, który dzisiaj gra całkiem nieźle. Ale kto tam wie? A, widzę, że ponownie Twilight Guns i Ladeptka. Czyli bez Stargate'a. No, stawiamy trzecią. Dobrze, poszła. I kolejne cienia adeptki. Żeby zobaczyć, czy rywal robi zerglingi, czy drony, czy właśnie może... O, jest powtórka z rozgrywki z tej poprzedniej mapy i ma zergling. No nie ma zerglinga, za to są adeptki, które tutaj troszeczkę wywróżyłem, ale no na tej mapie są one po prostu bardzo popularne, zwłaszcza u Zesta, ale i innych dobrych protosów. Krótsza mapa, wielkie zagrożenie. Czy to będzie proste zwycięstwo Zesta, zaraz się okaże. Build oczywiście bardzo mocny, bardzo dobry. To tym buildem Zest rozpracował Serrala na Intel Extreme Masters Katowice. Już robi Roach Warren Dongregu. Chyba tym razem, tak, dorobi trochę więcej dronek. Nie będzie już tak ryzykować i robić jakichś dziwnych manewrów z zerglingami na mniejszej ekonomii. Teraz broni się tak jak inni najlepsi zergowie świata. Ale mimo wszystko ma jeszcze tylko jeden ekstraktor, a nie dwa. Może specjalnie chce go później zająć, może trochę więcej zerglingów chce mieć w obronie. Ale na pewno bez karakanów się nie obejdzie. No i Zest oczywiście już ruszył, już timing się zgadza, już wszystko jak w dobrej maszynie. I zatem wszystkim probki, asymilatory i tak dalej, ale przede wszystkim tym atakiem chce Zest
Kurczę, jaki to jest timing. 4.24, to jeszcze lepszy. Ja myślałem, że 4.35 to jest dobry. No to zest. Jeszcze 10 sekund szybciej. No i graj z takim potem na turnieju. Piękna sprawa. Oczywiście adeptki mogą nawet już twarzą twarz walczyć z królową albo nawet czteroma. I za chwilę cztery kolejne adeptki. I znowu kłopoty do Gregu. Powinien podnieść tę jedną adeptkę może na chwilę do Prisma, żeby była bardziej na tyle, ale nie, nieważne. Atakować. Dobrze, atakuje Zest. Jeszcze królową, może jedną czy drugą wyjaśni. Póki co oberwało się Karakanowi. I jeszcze królowa, jeszcze wejście na rampę. Zerglingi były na miejscu, ale jest ich nie za dużo. A poza tym adeptki miażdżą Zerglingi. Ale w sumie nieźle się broni Dongregu. Zest tak trochę mam wrażenie, że przegiął. Poczuł się aż zapewnie. No i brawo Dongregu. Żyje, chociaż na trochę nie najlepszej ekonomii. Teraz musi właśnie o gospodarkę mocno zadbać Dongregu. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Zest. Jeszcze załadował się do Prisma. No a może spróbuje po prostu zolinować. To też jest jakaś metoda, to też jest sposób. O, jaki mądry Dark Shrine. Tak, bo jest duża szansa, że Zerg spróbuje na kontrę pójść. No to wtedy Dark Templary by go właśnie uratowały i by nie przegrał. Defensywny teleport adeptek. Ale i tak nie był w stanie podejść bliżej Zest. I jeszcze adeptki jedne. No kombinuje Zest. Ale nie ma takiej łatwej przeprawy z Dongregu. Obserwator powraca. No i w końcu trzecia baza Zesta. Liczy oczywiście koreański Protoss na błąd Zerga i na jakiś atak bez detekcji. Wtedy Dark Templary by wszystko zmasakrowały. Za chwilę może kolejne wyjście adeptek, bo widzę, że nadzwyczaj dużo ich robi Zest. A to już nie jest akurat jednostka, której... na której można polegać w bardzo długiej rozgrywce. O, Dark Templar. A nie, tu jest jeszcze spor. Jeden, drugi, trzeci spor. Nie no, dobrze gra Dongregu. Może zaraz Overseer z detekcją. A w ogóle czy on widział tego Dark Shine jakimś cudem? Nie, nie widział, no ale może się spodziewa, że Zest tak zagra. Dokładnie, jest Overseer. Ale akurat nie będzie Dark Templarów, tylko od razu zamieniony w Arkony. Zest spodziewa się, że obrona Zerga jest dobra, albo już ją nawet widział. Znowu rozdziela się na kilka części Zest. Chce chyba w trzy miejsca wjechać, a przynajmniej w dwa jednocześnie. No i pięknie, tutaj tylko kilka zerglingów, więc drony też może popadają. Chociaż karakany już podeszły. Zest jakiś taki niemrawy się wydaje. Może dlatego, że skupił się na tym ataku. To jest mega dziwny atak Zesta. No nic, spróbuję, rzeźbi. O, i teraz adeptki wjadą na królowe. Nieźle, nieźle, kolejne adeptki grane. Ale granie adeptek na masrocze. Szaleństwo. Ale Zest chyba sprawi, że i tak to w miarę będzie działać. Teraz powinien uciekać tymi adeptkami przy warpizmie. No albo... O, jakie ładnie załadował i teraz je zdropuje pewnie w tym miejscu. I tutaj oczywiście adeptki przeteleportowały się do pierwszej bazy. Nie no, Zest jest wszędzie. Świetnie to rozegrał. Że to działa, to jest naprawdę jakiś jeden wielki cud. Ale Zest ma taką umiejętność, że sprawia, że rzeczy, które mają nie działać, działają. Nieobliczalny jak ruski kalkulator. Taki jest właśnie Zest. No i haczerka zniszczona. Piękna miazgunia. Za chwilę Dongregu możliwe, że już się nawet podda. Po tych wielkich stratach w bazie już Immortale szarża, czyli oddział powitalny dla karakanów Dongregu. No i tu jeszcze zniszczy mu wieżyczkę, chociaż i tak detekcję ma Dongregu. Te drony powinny przejechać chyba już tutaj, bo jest gotowa haczerka. A, no i zaraz to pewnie zrobi DRG. Chociaż tak na dobrą sprawę to te dwie bazy już mu nawet wystarczą, ma tak mało dronek. Okej, YOLO, wszystko na kontratak. Czy Zest znowu się potknie i nie obroni? Czy też może jednak da radę? On widział przed chwilą obserwerem oczywiście, że ten atak ma miejsce. Tu już nie ma co kontratakować. Chociaż takiego jednego Dark Templara mógłby zrzucić z Prisma i wysłać go na kontrę, na przykład na ekonomię. Nie ma to tak ogromnego znaczenia, no bo już tylko i tak wystarczy się obronić, ale taki byłby to ruch, taki stempel można powiedzieć.
Kropka na D. O, nie ma Prisma, nie ma, chcą uratować Immortala. Pierwszy jest bardzo szybko zniszczony, ale kolejnego już może akurat jest tak, podnieść. Dark Templary zamienione w Archony, bo jest detekcja. Nie, no bez problemu, zespół powinien przeżyć, ale świetnie Dongregu spróbował. Zest pokornie się wycofuje, nie chce przesadnie ryzykować. No i kolejne zeloty, kolejna miazgunia. Świetnie ten jeden Immortal podnoszony w każdym momencie, w którym mógłby Dongregu się na niego rzucić. No tym razem bez błędu Zest. GG. No widzę, że po raz kolejny podobna historia. Zest w górnym prawym rogu. Protoss z Korei Południowej na Zerga z tego samego kraju. Dongregu i znowu bardzo szybko wysłana ta probka. A Dongregu robi Overlorda i dronę, co oznacza jedno. Uda się zrobić tę blokadę Zestowi. No i teraz jestem właśnie taki bardzo zaintrygowany, czy znowu będą adeptki z glewiami, czy też może inny pomysł. Tak, Zest jest taką złotą rączką, jeżeli chodzi o StarCrafta. Niby ma nie działać, niby miało nie wyjść, a tu nagle wchodzi jak w masło. Jak obcęgi w majonez. Czy mam live'a na YouTubie? Nie, nie, nie. Jak mam live'y, to tylko na Twitchu. Na YouTube'a wrzucam no sporo tych meczów, które komentowałem. Obecnie nie wszystkie, bo jest tak dużo rzeczy komentuję, że już robię selekcję i niektórych pojedynków nie wrzucam, które by mogło być trochę mniej interesujące dla widzów na YouTubie. No ale to tak ciężko czasami wyczuć. Kiedyś wrzucałem w zasadzie wszystko, bo mniej komentowałem. Teraz komentuję prawie że codziennie. Pylon Gateway, wszystko się zgadza i teraz jeszcze oczywiście Cybercore. Skoro Darek to Dariusz, to czemu Marek to nie Mariusz? Jezu, nie. nie idźmy w tę stronę. Kiedy gra Laser? Laser zagra na sam koniec. Polak kontra Niemiec będzie. Jeszcze za kilka pojedynków. Ale będzie, na sam koniec. Idealne zwieńczenie całego dnia rozgrywek. Ana rozpoczął, Laser skończy. No dobra, za chwilę oczywiście wybór technologiczny Zesta. No na tej mapie jest oczywiście większa szansa na Stargate'a, niby, ale... Ale Zesta lubi Twilight, lubi Dark Templary. Może niekoniecznie chcę też pokazywać inne taktyki, a jednak Stargate, widzę, że go mapa pewnie zachęciła i może też chęć zmiany czegokolwiek w swojej taktyce. No i też Dongregu z mapy na mapę mam wrażenie, że lepiej się na to bronił. Może to taka tutaj też była logika. Póki co adeptka wychodzi na mapę, za nią Stalker. No i zobaczcie, dla Dongregu to wszystko wygląda właśnie jak to, co do tej pory pokazywał Zest, więc może spodziewać się właśnie w ciemno Twilight Council, albo adeptki, albo Dark Templary, może jakaś szarża, a tu tak naprawdę będzie coś innego. No i ciekawe, czy się Dongregu połapie, bo widzę, że już leci Overlordem w dobre miejsce. Tak, żeby podejrzeć technologię. O, czy on ubił? A, okej, Zerglinga. Myślałem, że może już jeszcze jakąś dronkę złapał, ale nie strzeliła adeptka po raz ostatni. No dobra, póki co zabezpieczenie, kolejny gateway zagrany, pylon, Stargate, no i tu jeszcze kolejnego pylona walnie Zest na pewno, Roach Warren, Dongregu reaguje na właśnie taki build z adeptkami, chociaż chwileczkę, a nie, nie, on faktycznie on nie spróbował nawet podejrzeć i nie widzi tej Oracle, w ogóle Zest robi fajny element, bo ukrywa swoje Oracle i dopiero wleci dwiema, kiedy jeszcze może nie będzie żadnego spora, no ale to już kwestia tego, czy ten Overlord będzie dobrze pilnowany przez Dongregu, czy on zobaczy, czy on nie zobaczy, a jak zobaczy, to jak szybko. Oj. No, to przejście Oracle nie było najlepsze. A, i Dongregu natychmiastowo to widzi i dostawia wieżyczki, tak. To taki trochę pech Zesta. No ale przecież też może być tak, że no właśnie, Zest zajmie po prostu trzecią bazę, po prostu zagra standard. To trochę nie jest, bym powiedział,
no, chleb z masłem, czy jakiś coś innego powszechnego, to Zest na ogół nie gra właśnie w ten sposób, że robi sobie trzecią bazę, a to pyk. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Na pewno nie może liczyć na taki łatwy, piękny wlot Oracle, co w sytuacji, gdyby Dongregu o tym nie wiedział. No ale kurczę, powiem wam, że i tak 5 dronek urwał. I tak jest naprawdę, to są dobre obrażenia. Jak na dwie Oracle. Dark nie miał ani bardzo szybkiej reakcji, ani nawet drugiej królowej tutaj. Dongregu pewnie spodziewał się, że gdzie indziej wlecą te jednostki. Sporo zerglingu wybiega na mapę. Dużo dron, dużo probek. Na pewno w tym kierunku pójdą zawodnicy. Nie było mnie słychać jakiś czas. Oho. Nie no, może akurat przez chwileczkę nic nie mówiłem. Bo raczej na początku nie ma aż tyle akcji, aż tyle możliwości. Kiedy usłyszymy twój hot 16 challenge? Nie wiem, czy kiedykolwiek, bo człowiek coś czasami próbuje wymyślić, a to są inne rzeczy jeszcze do zrobienia. Zawsze jest coś do usprawnienia w streamie. O, Spire. Całkiem wczesny Spire, trzeba przyznać. Natomiast, no, Zest go widział. Pytanie, czy zauważył. Pytanie, czy faktycznie widział budowany Spire Zerga. Jak się zastanawiam, patrząc na jego pasek produkcji, może widział, ale jeszcze nie reaguje. Jest zwiadowca Dongregu. No jeszcze jest taka może opcja, że Zest spróbuje za chwilę bardzo mocno zaatakować, dlatego... Ale no nie, no robi Immortala, czyli raczej będzie defensywny. O, teraz znowu zapuści żurawia. Bo to też teoretycznie mogło wyglądać na wieżyczkę. Ale to nie jest wieżyczka, panie Zest. O, tutaj fajna pułapka. Oj, jak blisko były te drony, ale wyliczone, Dongregu. Teraz kolejna pułapka. To fajna miejscówka nawet. Do pułapek. Jak widać, nawet jeżeli jednostka jest piętro niżej, to i tak pułapka może ją zamrozić. Taka technologia protoska. Ja nie wiem, czy widział, zauważył ten Spire, bo tak... Wow, no dobra. Zamrożone, jak po wejściu do jeziora te drony. I skurczone. Kolejne dwa Feniksy. Chyba jednak coś widział Zest, chociaż nie no, nie robi kanonów tam gdzie trzeba. Ale jest to no, wielka ciekawostka, jak on z tymi mutaliskami się zachowa. Jeszcze mu tutaj dalej zamraża. Wierci. O, Karakan pomoże razem z królową. O, i teraz zobaczy Spire Zest, ale no właśnie najciekawsze, że niby Spire, a nie ma żadnego mutaliska na pasku produkcji. Więc to wszystko to jedno wielkie oszustwo. Ale widzę, że jakieś kanony dostawia Zest pomimo... braku mutalisków, no bo nie wiadomo, może za chwilę zrobi jakiś Dongregu. Sporo jednostek Zerga. No 82 dronki zrobił Dongregu. To jest pierwszy raz, kiedy on aż tyle ich mógł zagrać. Ale Zest się dozbroił. Blink Stalkery. O, zobaczcie, że robi plazmę, a nie ulepszenie do ataku. To jest też trochę nietypowa sytuacja w sumie. Ciekawe. Zamiast plus 2 robi osłonę. Tego się trochę nie spodziewałem. Na ogół się robi plus 3 do ataku, a dopiero potem właśnie to ulepszenie. Można, no można też pancerz, ale Zest widocznie będzie chciał bardzo polegać na... może na stalkerach i archonach. O! I tu jeszcze jakaś dezaktywacja budynków. Widocznie Zest ogarnął, że te mutaliski to było tylko jedno wielkie oszustwo. Kolejne gatewaye grane. No i chyba będzie akcja. W sumie, wiecie, jakby się nad tym zastanowić, to może faktycznie, jak gra się dużo stalkerów, to ma jakiś sens granie plazmy, ale... Tylko teraz widzę zrobione zeloty. Tak, to jest jakaś póki co niewiadoma, ale jakby się tak zastanowić, bo stalkery akurat są jednostką, która ma więcej, znaczy nie miała więcej, tylko ma tyle samo punktów tarczy, co punktów życia. Więc może granie plazmy w tym jednym wypadku ma to sens. No dla Immortali nie ma sensu, bo Immortal bardziej korzysta z pancerza niż z osłon. Jeżeli bitwa jest długa. Ale stalkery, może jest w tym jakaś metoda. Tu by trzeba było chwilę potestować w testerze jednostek takie właśnie kombinacje. No dobrze, ale póki co Zest raczej i tak nie atakuje, chociaż widzę, że zatrzymał się naszy... No tak, no sorry, ale jednak chyba Zest za chwilę będzie atakować, bo ma tylko 66 probek.
Więc to wygląda, jakby chciał zrobić jedną wielką armię, bardzo dobrą, ze stalkerami. Spróbował wygrać, do tego będzie jeszcze 8, 7 póki co sztormów. To jest znaczy 9, już w zasadzie to 9 sztormów ma dostępnych. No to jest potężna armia. To samo można oczywiście powiedzieć o armii Zerga. O, tutaj zeloty się przywołały i są teraz przy trzecim Nexusie. Jeszcze kolejne High Templary, ale to już akurat właśnie będą Archony. No dobrze, no jak są Archony, to ta plazma ma większy sens. No tak, tak, tak. Czyli pod żarówy się ulepsza zest. Ciekawe, czy coś wyliczył. Bo można po prostu sprawdzić, czy jeżeli na przykład Archony mają plus 1 do pancerza, znaczy do osłon, to czy wytrzymują na przykład dużo więcej pocisków z Bane'ów, czy tam jeden, dwa pociski więcej, czy może jeden, dwa uderzenia więcej od Karakanów. No i to potem w bitwie, jak są takie duże liczby, ma spore znaczenie. Każdy jeden punkt pancerza. O, Zest uratuje Oracle, jeszcze rzuci Revelation, więc teraz będzie widzieć cały czas armię wroga Zest. To mu pomoże w potencjalnej bitwie. Pasywna póki co ta rozgrywka. Oj, 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 ale siadły te sztormy, ale z drugiej strony i tak sporo Bane'ów się połączyło. Niezła nawet ta wymiana dla Dongregu. Ale na pewno chciałby więcej. Dużo pieniędzy ma koreański Zerg, dlatego właśnie powinien chyba te Bane'y jakoś spożytkować i zrobić kolejnych 50, bo stać go naprawdę na wszystko. O, i tutaj jeszcze propki padają. No proszę, Dongregu dobrze się bawi. Tu wjedzie, tam wjedzie. Tylko Fortfield mógł zatrzymać te Bane'y, bo już nawet nie Gateway. No i piękna miazgunia. Zest sporo traci. Poczuł presję na pewno. Plus 2 w drodze do ataku. No i co teraz, panie Zest? Czy więcej probek, odbudowa ekonomii, czy też może zaryzykuje wszystko i za chwilę będzie wielki atak? Zeloty na dole, zeloty na górze. Armia oczywiście środkiem. Się przymierza, jakby chciał zaatakować, ale tu cały czas jest luka w jego obronie i Dongregu ją bezczelnie zaraz znowu wykorzysta. Większa armia Zesta, ale to jest sporo jest w zelot. Ojojojoj, nie, nie, Dongregu! Nie, Boże, jak potracił nasz, to zasztormowany na śmierć. Jak go w parapet, no. Tragiczne to było, po prostu tragiczne. Tutaj się Zest obronił, tutaj, no, już jest Killer Instinct, już poczuł krew w wodzie. Już wjeżdża. Jak tramwaj na rondo. Nie no, nie do zatrzymania. Każdy już by ustąpił. Miazga, synu, miazga. Nie no, to no właśnie, i znowu ta sama sytuacja. Teoretycznie nie powinno może to tak dobrze działać, a tu jakoś nadział się na sztormy Dongregu i pozdro poćwicz. Także Zest zwycięży 3-1. I miazgunia. Ajajaj. No szkoda, że aż tak dotkliwie dostał od sztormów Dongregu, ale no, nie można tak gonić za Protossem. Ale pewnie się zagapił. Myślę, że mógł Dongregu się skupić, że o, tu wykonuje kontratak, tu coś. Teraz była... To był dobry moment z jednej strony, żeby Bane'ami wjechać, gdyby Zest poświęcił więcej uwagi na obronę swojej bazy. Bo wtedy te Bane'y jakby się połączyły, no to już GG i by Zerg wygrał. No ale akurat Zest spojrzał gdzie trzeba. Może też wyczuł takie zamiary u przeciwnika, bo to jest też na wysokim poziomie taki element gry, którego nie widać, ale ma spore znaczenie, czyli gracze starają się oszacować, gdzie jest pewnie uwaga przeciwnika kierowana i czasami próbują właśnie tak się wjechać Bane'ami albo na przykład zelotami też można jakiś taki kontratak wykonać. No jest dużo takich małych rzeczy. Także, no ale nie dał się zaskoczyć. Zest, GG, ładna potyczka, siła sztorma była pokazana. Quelnaf, dziękuję za follow, Mega Bow Double, dzięki też za follow. I za chwilę kolejny pojedynek, to będzie TY kontra Showtime, czyli Koreańczyk kontra Niemiec.